W naszej Credit Union otrzymasz pożyczkę hipoteczną z bardzo dobrym oprocentowaniem i warunkami spłat. Dodatkowo pokrywamy koszty transferu hipotek do naszej instytucji. Informacje w oddziałach. Zapraszamy do naszego nowego salonu. Posiadamy imponujący wybór biżuterii oraz zegarków. Przeróbki, reperacje, odnowa oraz skup. Używamy najnowszej technologii, która pozwala na natychmiastową analizę kruszców i weryfikację chemiczną składu i wartości produktów jubilerskich skupywanych lub sprzedawanych w naszym sklepie. Mamy najlepsze ceny! Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Chciałbyś marchwi, korzeń, strączek, chrupać sobie jak zajączek? Do Krakowi zrób appointment, gwarantuję, będziesz content. Krakowia Dental i po bólu. W sobotę 23 czerwca w ogrodach Konsulatu Generalnego Polski w Toronto miała miejsce wznowiona po 9 latach impreza Wianki, zorganizowana przez panie z ogniwa nr 15 Federacji Polek w Kanadzie. Zapraszam na sprawozdanie. Ponad 250 osób, między innymi z London, Peterborough i Hamilton, przybyło do naszego konsulatu generalnego, by uczestniczyć w niegdyś popularnej imprezie, podczas której w przyjemnym, pogodnym nastroju można było między innymi obejrzeć interesujący program artystyczny, zakupieniem losu do loterii dołożyć swoją cegiełkę do akcji charytatywnej, skosztować wspaniałych kiełbasek z Rożna i oglądnąć, a nawet wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wianek dla panienek, panien i pań. Kilka z nich przez cały czas prezentowało własnoręcznie uplecione wianki, inne zaś w pośpiechu zawiązywały i splatały łodygi kwiatów i ziół dla powstania oryginalnego rękodzieła od wieków zdobiącego niewiasty. Głównym powodem przyniesienia wianków było jednak puszczenie ich na wodę jeziora, zgodnie ze zwyczajem wywodzącym się jeszcze z czasów pogańskich. Wówczas w trakcie obrzędów związanych z obchodami letniego przesilenia słonecznego palono ogniska, śpiewano pieśni i tańczono, a dziewczęta rzucały wianki z zapalonymi świeczkami do rzek i strumieni. Wróżono wtedy, że jeśli wianek popłynie z prądem, za mąż pójście odwlecze się. Natomiast jeśli długo pozostawał w miejscu lub był schwytany przez chłopców, wesele mogło odbyć się już w następnym roku. Zwyczaj ten, przyjęty przez chrześcijan pod nazwą Sobótka, wiązał się ze świętem Jana Chrzciciela 24 czerwca i Zielonymi Świętami. Główny organizator imprezy, pani Teresa Wierzbicka, przewodnicząca ogniwa nr 15 Federacji Polek, wprowadziła wianki w kalendarz wydarzeń polonijnych w latach 90., a później trzykrotnie od roku 2001. Formuła niezwykle popularnego spotkania, odbywającego się dzięki pomocy sponsorów, była taka sama. Artyści i osoby pracujące przy organizacji imprezy nie pobierali wynagrodzenia, a zebrane fundusze przekazywano na cele społeczne lub charytatywne. W tym roku dochód przekazany zostanie do Polski na rzecz hospicjum, w którym przebywają dzieci cierpiące na chorobę nowotworową. Dzięki konsulowi generalnemu Markowi Ciesielczukowi tradycję wianków w konsulacie wznowiono, co spotkało się z wdzięcznością wielu osób. Gratulacje pani Wierzbickiej, która przez wiele lat wspólnie z paniami z ogniwa 15 Federacji organizowała także wystawę Polskiego Stołu Wielkanocnego na ekspozycji w torontońskim ratuszu, złożyli. Witający zebranych na gościnnym skrawku polskiej ziemi konsul Ciesielczuk
i poseł federalny Władysław Lizoń, którego żona Małgorzata również przyniosła wianek do konkursu. W dzisiejszej imprezie przyświecają dwa cele. Przede wszystkim starosłowiański obyczaj puszczania wianków i czysto ludzki obyczaj wspierania tych w potrzebie. Jestem za to Państwu niezmiernie wdzięczny, że swoją obecnością dajecie świadectwo wspomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują. A tradycja puszczania wianków w tym konsulacie liczy chyba 10 lat, bo wiem, że z przerwami to jest 10. edycja. Mam nadzieję, że na trwałe zagości na tej oto ziemi ten piękny obyczaj. A korzystając z okazji, chciałem jeszcze raz wszystkim podziękować, ale jeśli Państwo pozwolicie, aplauz dla pani Teresy Wierzbickiej, osoby, bez której podejrzewam, nie bylibyśmy dzisiaj w tym właśnie oto celu. Bardzo dziękuję, życzę wspaniałych wrażeń. Tam, gdzie się wychowałem, w górach nad rzeką, gdzie po rzece się puszczało wianki, dziewczyny łapały to nadziei. Chłopcy łapali, dziewczyny puszczali, chłopcy łapali. Chłopcy zabierali wianki, tak. Wydało się. Wydało się. A to tego. Ja puściłem wianek raz też. W nadziei, że znajdą partnera, ale proszę Państwa, w górach, jak zapadła noc, to była chyba najpiękniejsza noc całego roku, ponieważ całe wzgórza to były ogniska, które się paliły. Paliły się sobudki. To jest jedna z innych tradycji. Także myślę, że w Polsce już teraz jest noc dawno, także pewnie te sobudki się dalej palą. Wianki te dziewczyny, które już miały puścić i chłopcy, którzy mieli złapać, już to zrobili. A tu dopiero zrobimy. No aż do skutku się puszcza. Tak? A myślę, że znajdą się również ci, którzy pójdą szukać tej kwitnącej paproci, żeby mieć szczęście i mądrość i bogactwo na całe życie. Także no, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, gratuluję pomysłu, wszystkim życzę miłej zabawy i wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w przyszłym roku, bo będziemy mieli znowu Noc Świętojańską za rok. Tak, co rok. Jak co roku. W programie artystycznym wystąpili kierowana przez panią Anię Piwowarczyk grupa wokalno-taneczna Radość Joy, kameralny zespół muzyczny z London, w składzie którego znalazły się dwa rodzeństwa, siostry Aleksandra i Joanna Górskie wraz z bratem Adamem oraz Nikol i Mateusz Krzywdzińscy, uczestniczka wielu konkursów młodziutka tancerka Natalia Leszczyńska, wykonująca tańce z pogranicza akrobatyki, laureatka pierwszego miejsca w zorganizowanym przez Szkoły Polskie konkursie pięknego czytania Anita Pogorzelska i znakomity żeglarz Arek Wlizło, wykonujący piosenki morza, tak zwane szanty.
zapałem ruszaj ustami i razem ze mną ciesz się słowami. A oto one. Gwałtu rety, co się dzieje? Co tak pędzi poprzez knieje? Tak szeleści, chrząści, trzeszczy, jęczy, stęka, zgrzyta, wrzeszczy. Postukuje, stuku puku, ćwier, ćwier, ćwierka, kuka, kuku. Wali bęc i rzuca trach, plusze, plusk i spada bach. Chrupie, chrup, chrup, łupie, łup, łup, dzyń, dzyń, dzwoni, tupie, tup, tup. Czasem klapie, klap, 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 to znów człapie, człap, człap, człap. I znów zatęsknię do tych szmat oceanu barw nocy, gdy na tobie siada milion gwiazd. I znów zagwiżdże dla mnie wiatr z karaibskich skał, blaskiem pereł zaczaruje koralowy świat. Dokąd mnie poniesie nadchodzący szkwar? W jakim porcie zagram znów? Kto mi będzie piwo lał? Jaki kolor oczu oczaruje mnie? Jaki sztorm mnie złoży na ich dnie? Rywalizacja w konkursie o najładniejszy wianek była bardzo zacięta. Podjęcie końcowej decyzji było trudne, gdyż każda z uczestniczek, jak i ich wianki, miały swój własny, oryginalny urok. Organizatorzy pamiętali o nagrodach dla zwycięzczyń tego szczególnego, rzadko oglądanego konkursu. Panienka za najładniejszy wianek otrzymała maskotkę, panna kupon na wizytę u fryzjera, a pani oprócz zrobienia sobie fryzury ma zapewnione darmowe spotkanie z kosmetyczką. Następnie publiczność prowadzona przez śpiewające piosenki uczestniczki konkursu, wspomagane przez panie z chóru Symfonia z Hamilton, przeszły na brzeg jeziora, gdzie na jego powierzchnię rzucano wianki. Wysoki brzeg powodował jednak brutalne uderzenie delikatnych wianków o wodę i zagaszenie świec. W założeniu wianki miały być przekazane przypłynąwszemu na jachcie panu Zbigniewowi Turkiewiczowi, który potem miał je kłaść na wodę. Niestety, w tym miejscu poziom wody okazał się dla łodzi zbyt niski. Sytuację na szczęście uratował odważny Arek Wlizło, który stąpiwszy po kamiennym brzegu bliżej tafli jeziora, pozostałe wianki rzucał na wodę z bezpiecznej już dla nich wysokości.